Książę Andrzej wywołał skandal. Wygwizdano go podczas koronacji Karola III. Koronacja Karola III to ważne wydarzenie. Niestety nie wszyscy mogli brać w nim czynny udział i nie chodzi tylko o księcia Harry'ego. Książę Andrzej nie tylko nie pełnił żadnej roli podczas ceremonii, ale też został wygwizdany przez tłum. Koronacja Karola III to podniosłe wydarzenie o znaczeniu zarówno politycznym, jak i społecznym. Brytyjska monarchia jest wizytówką kraju, więc podczas ceremonii koronacyjnej wszystko musiało być dopięte na ostatni guzik. W tym celu musiano upewnić się, że każdy z członków rodziny monarchy wie, jak się zachować, gdzie się pojawić i co zrobić. Spełnienia formalnych obowiązków zwolniono jednak niektórych royalsów. Książę Harry, który kilka lat temu odciął się od rodziny królewskiej, uchodzi za czarną owcę monarchii. Młodszy z synów Karola III nie pojawił się na balkonie podczas publicznego wystąpienia i został posadzony w trzecim rzędzie podczas uroczystości koronacyjnej. Nie spotkał się jednak z tak chłodnym przyjęciem jak książę Andrzej. Książę Andrzej został wygwizdany. Wirtualna Polska informuje, że brat Karola III nie został dobrze przyjęty przez część osób, które obserwowały przejazd królewskiej pary przez londyńskie ulice. Są związane z jego znajomością z Jeffreyem Epsteinem, znanym biznesmenem, który był zamieszany w handel ludźmi i szereg przestępstw seksualnych. W wywiadzie udzielonym BBC w 2019 roku Andrzej przyznał, że nie żałuje znajomości z niesławnym finansistą. Był to jednak początek jego kłopotów. Independent podaje, że w 2022 roku Andrzej został pozbawiony tytułów związanych z przynależnością do rodziny królewskiej i usunięty w cień w związku z oskarżeniami o napaść seksualną na 17-letnią Virginię Giuffre, która miała być ofiarą Epsteina.